Księć Maria Kołodziejska, dyrektora Suwalskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry wszystkim. Kwiecień, plecień, bo przeplata coś dla dorosłych, dzieci, tak, dla wszystkich. Tak, a biblioteka. Tak. Tak, oczywiście biblioteka wypożycza książki, udostępnia czasopisma i mnóstwo innych rzeczy związanych z literą, ale zapraszamy również na różne zajęcia i spotkania, które dzieją się wokół książki niejako. I są to spotkania i dla dzieci, i dla dorosłych, i dla najstarszych czytelników i mieszkańców Suwałk. Może zacznę od tego, co proponujemy dzieciom, bo jest tych propozycji sporo. I tak przez pierwsze 2 tygodnie kwietnia będą organizowane zajęcia nie dla małych dzieci, tylko właśnie dla młodzieży gimnazjalnej i dla młodzieży szkół średnich, zatytułowane Żyć, aby pomagać. Są to zajęcia związane z rokiem Ireny Sendlerowej, bo rok 2018 został poświęcony Irenie Sendlerowej. W tym roku obchodzimy 10. rocznicę jej śmierci, a obchodzimy również 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, które wybuchło w kwietniu, 19 kwietnia 1943 roku. Będą to spotkania związane właśnie z postacią Ireny Sendlerowej, z problemem pomocy i organizowania pomocy w czasie zagłady. Czy był to ludzki odruch, czy było to bohaterstwo, jak do tego podejść, jak to dzisiaj wygląda. Ale to dla młodzieży. Dla młodszych dzieci z kolei proponujemy już na początku kwietnia, co prawda sobotę 10, to będzie spotkanie dyskusyjnego klubu książki dziecięcego i mogą przyjść dzieci i książki poczytać i o książkach porozmawiać, a w ostatnią sobotę kwietnia spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego dla dzieci. Więc to takie zajęcia. 14 kwietnia z kolei, to też jest sobota, przypada, znaczy Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt, to jest początek kwietnia, 4 kwietnia, ale spotkanie z tym dniem związane proponujemy 14 kwietnia. I to będzie spotkanie z Anną Walijewską-Maksymowicz z Fundacji Zwierzęta Niczyje, która będzie opowiadała o tych zwierzętach, przyjdzie z jednym ze swoich podopiecznych, a spotkanie jest dla dzieci, dla tych, którym los zwierząt jest nieobcy, no i chcieliby się jakoś im pomóc, zobaczyć jak to wygląda, dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. Tego samego dnia, 14, bo to jest sobota, po południu, a może i w ciągu dnia, odbędzie się druga już wędrówka Biura Podróży Biblioteka. Dla dzieci, dla młodzieży, dla dzieci z rodzicami. To są spotkania, wędrówki po Suwałkach, poznawanie Suwałki okolic, przez czytanie, wędrowanie, rozwiązywanie różnych zagadek, ale jest to spotkanie, na które trzeba się będzie zapisać, bo tu nie może być zbyt wiele osób. Więcej informacji pojawi się na stronie biblioteki. Tam jest ilość miejsc ograniczona. Ostatni tydzień kwietnia to zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat, związane z książką Panna Jones i książkowe Emporium Sylwii Bishop. No to już będą spotkania takie przez cały tydzień zorganizowane. A z kolei ostatnie noc, piątek, sobota, czyli 27-28 kwietnia, to będzie nocowanie w bibliotece. Myślę, że będzie to bardzo atrakcyjna noc w bibliotece dla dzieci, ale tutaj więcej informacji będzie też na stronie biblioteki i tam trzeba będzie popatrzeć, bo też będzie ilość miejsc ograniczona. Oczywiście w każdą środę i czwartek odbywają się zajęcia dla rodziców z małymi dziećmi, być jak Pipi Pończoszanka, metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn. To są zajęcia, które cieszą się bardzo dużą popularnością, bardzo wielu rodziców z malutkimi dzieciakami przychodzi, no i na podłogach u nas, na dywanach, tam różne rzeczy ciekawe robią. To tyle dla dzieci i młodzieży w kwietniu, a co dla dorosłych? Otóż już na początku kwietnia, 5 kwietnia o godzinie 17 zapraszamy na spotkanie z Igorem Strojeckim. Jest on autorem książki Utracony świat, podróże Leona Barszczewskiego po XIX-wiecznej Azji Środkowej. Myślę, że wiele z Państwa już mogło obejrzeć wystawę, która w naszej bibliotece wisi od początku marca. Wystawa, która jest w naszej galerii na schodach, więc ci, którzy przychodzą do wypożyczalni, mogą ją obejrzeć właśnie oglądając te plansze, te zdjęcia, które na schodach znajdują się. To są zdjęcia, reprodukcje
XIX-wiecznych klisz właśnie wykonanych przez Leona Barszczewskiego. Samarkandy i w ogóle Azji Środkowej. Ale dalszy ciąg tej wystawy to są już eksponaty, nie tylko zdjęcia, znajdują się w gablotach w sali imienia Jadwigi Towarnickiej na drugim piętrze. Tam też odbędzie się spotkanie. Spotkanie będzie kończyło wystawę, więc kto chciałby ją jeszcze zobaczyć, może zdążyć jeszcze w tym tygodniu przedświątecznym i w tygodniu poświątecznym, bo wystawa zostanie zamknięta w czwartek 5 kwietnia. A dlaczego jest to ciekawe przedsięwzięcie? Bo Leon Barszczewski, ten, który fotografował Azję Środkową, pochodził z Suwalszczyzny. Cała rodzina Barszczewskich to są okolice Filipowa, okolice Jeleniewa, więc myślę, że to jest taki akcent regionalny w tej wystawie. Zapraszamy również dorosłych. Już ogłosiliśmy taką akcję Pracownia Historii Mówionej. Apeluję do osób starszych, które bardzo wiele pamiętają o dziejach Suwałk, o tym, co się w Suwałkach działo niegdyś, może o tym, co opowiadali im rodzice, o tym, co się działo w czasie wojny drugiej, co się działo. Może są tacy, którzy pamiętają pierwszą wojnę, albo o tym, co się działo, o tym, jak Polska odzyskała niepodległość, o tym, co się działo w latach 50., 60., a może 80., o tym, co chcieliby przekazać następnym pokoleniom. Chcemy robić wywiady z takimi osobami, żeby ich wspomnienia zapisać, żeby to, co jest ulotne, nie uciekło. Chcielibyśmy pożyczyć od tych osób również zdjęcia, które można zeskanować. Nie zabieramy tych zdjęć, te zdjęcia oddamy. Ale zeskanowane zdjęcia pokażą to, jak wyglądały Suwałki niegdyś. I nie będą leżały przy plagie tylko. No właśnie, stare zdjęcia, no czas niszczy, ale jak one zostaną zeskanowane i zapisane w formie cyfrowej, zostaną już na następne pokolenie. Co jeszcze do tych najstarszych mieszkańców? Są tacy, którzy pewnie chcieliby przychodzić do naszej biblioteki, ale zdrowie im nie pozwala, odległość dla daleka, a książki czytają. Czytają w papierze, ale mogą książek posłuchać, bo mamy audiobooki. Można wypożyczyć książki z dużą czcionką albo takie, które znajdują się na urządzeniu czytak, czyli takim, które czyta dla osób niewidomych. I to jest akcja, którą od wielu, wielu lat organizujemy w bibliotece, czyli książka na telefon. Można zadzwonić do naszej biblioteki, umówić się z bibliotekarkami. I panie wtedy przyjadą do takiej osoby, do domu, przywiozą książki, umówią się, kiedy książki odebrać i można książki wypożyczyć. I wtedy te starsze osoby, które nie mogą dotrzeć do biblioteki, mogą nadal uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta, w tym, co się dzieje obecnie, książkę przeczytać, dowiedzieć się, co się dzieje. Ciekawa inicjatywa. Nie wykluczamy nikogo. Zaintrygowała mnie pani odrobinę tym dyskusyjnym klubem dla dzieciaków. Tak. O czym dzieciaki dyskutują? To są spotkania, które odbywają się w pracowni Smykałka na parterze w bibliotece przy ulicy Emilii Plater. Dzieci czytają bardzo różne książki, bibliotekarki proponują im różną lekturę. Czasami jest tak, że dzieci same czytają sobie tam w domu, a czasami spotykają się z panią bibliotekarką w sobotę i na miejscu czytają fragment książki, jeśli się zainteresują, rozmawiają o tej książce, a potem mogą ją wypożyczyć i poczytać samemu w domu. Zaskakujące są opowieści dzieci a propos tych fragmentów albo całych książek? No panie, które prowadzą te zajęcia, są czasami zdumione tym, jak dzieci reagują na ich wypowiedzi, na tą treść, którą znalazły w książce, ale zapraszam wszystkie dzieci i myślę, że znajdą coś ciekawego w książkach, które są zaproponowane i przedstawione na takich spotkaniach. A harmonogram spotkań oczywiście na stronie internetowej. Na stronie internetowej biblioteki, oczywiście. Dziękuję serdecznie. Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Maria Kołodziejska, była Państwa i naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałabym złożyć życzenia wszystkim naszym czytelnikom i wszystkim mieszkańcom Suwałk zdrowych, spokojnych świąt, pogodnych i zaczytanych. Życzę Państwu bardzo dobrej lektury w święta, bo między jednym posiłkiem a drugim śniadaniem na pewno znajdzie się chwila czasu, żeby książki przeczytać. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.